Zaprzęg Świętego Mikołaja przejechał 6 grudnia ulicami Zamarsk. Dzieci z niecierpliwością czekały na jego wizytę, obawiając się, że w czasach pandemii nie uda mu się dotrzeć, ale udało się. Mikołaj w Zamarskach i nie tylko w Zamarskach, na całym świecie był Mikołaj i pamięta o wszystkich dzieciach, bo wszystkie dzieci na świecie są grzeczne. Dlatego bardzo się cieszę, dzisiaj jestem przejazdem tylko, ekspresem można powiedzieć, zaprzęgiem pięknym i pędzimy dalej, jedziemy dalej w świat z prezentami dla wszystkich dzieci. Brak śniegu Mikołajowi nie pokrzyżował planów, bo jak przyznaje, jego pojazd jest przygotowany na każdą pogodę. Czasy się zmieniają, oczywiście jest ocieplenie klimatu, więc Mikołaj też musi się przystosować do zmiany klimatu i musicie dbać o środowisko, o ekologię. Ale dzisiaj pomógł mi piękny zaprzęg reniferów i oczywiście zamiast sanie jest piękny tutaj pojazd. Zawsze co roku pan Marek, mój kierowca osobisty, wozi Mikołaja po całym świecie. Po rozwiezieniu wszystkich prezentów przyszedł czas na rozświetlenie choinki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz. Wesołych świąt dla wszystkich!